O przygotowania w trakcie przerwy zimowej sprzed kilkunastu lat spytaliśmy byłego piłkarza Lecha Poznań, Pawła Wojtale. Obrońca kolejorza przypomniał legendarne już bieganie po górach i prowadzenie zajęć na czuja. To my tutaj, myślę, że tutaj już nie jeden mój kolega opowiedział o tych ciężkich górach, bieganiu po górach, po 2-3-godzinnych wyjściach w góry, zbieganiu, podbieganiu. Na pewno ten pierwszy miesiąc okresu przygotowawczego to była bardzo ciężki, bardzo trudny, mięśnie bolały, nawet trenerzy byli tacy, którzy nie pozwalali masować, bo musi boleć w tym okresie, więc były to zupełnie inne okresy przygotowawcze. Teraz mamy i badania grup, podział na grupy. Oczywiście ja już też uczestniczyłem w takich badaniach, ale myślę, że te pierwsze przede wszystkim to były bardzo trudne, wielu trenerów po prostu na swój, że tak powiem, nos, doświadczenie pracowało. To też przynosiło swoje wyniki. Każdy po prostu był taki moment w Polsce, że w ten sposób się pracowało. Ale ja też przeżyłem przygotowania 4-tygodniowe, które nikt by nie chciał przeżyć z trenerem Felixem Magatem, które nie tylko, myślę, już w Niemczech obrosły legendą. To jest tak, jakby spakować te 3 miesiące w Polsce w miesiąc i jeszcze trochę i to wszystko trzeba było zrobić. To naprawdę było bardzo, bardzo trudne, ciężkie i poza spaniem, jedzeniem, treningiem, znowu mieliśmy jedzenie, spanie, trening, także po kolei takie 3 etapy tylko w ciągu dnia i tak wyglądało. Oczywiście nie było też tak dobrych warunków w tamtym okresie początkowym, przede wszystkim w Polsce, tak, nikt nie wyjeżdżał do ciepłych krajów, nie grało się na boiskach zielonych, tylko czasami po kostki w śniegu, czy jeżeli było wygładzone, to już super. Pamiętam też takie czasy, kiedy się wychodziło w góry i żeby nie było zimno w nogi, się zakładało worki foliowe na nie, żeby nie odmarznąć, także jakby się ktoś zgubił, także było tego sporo folklorów, teraz mamy zupełnie inne czasy. Wojtala twierdzi, że nie można porównać warunków na początku lat 90. i dziś. Obecnie jest po prostu inaczej. Tak, takie mamy czasy, to nie jest, nie, ja bym w ogóle nie ma sensu porównywać tego, jak było, jak jest teraz. Teraz w tym momencie obowiązują takie inne zasady, takie metody przygotowawcze i trenerzy, myślę, z niewielkimi, każdy trener troszeczkę modyfikuje, ale te kanony każdy zachowuje, wie, jak swoją drużynę przygotowywać, więc nie porównujmy i nie oceniajmy też w sposób ten, że teraz jest łatwiej czy trudniej, po prostu mamy tak, a nie inaczej. Paweł Wojtala w barwach Lecha zagrał w ponad 130 meczach, zdobył 2 tytuły mistrza kraju i Superpuchar Polski.